Jak jechałem gondolą na spacer i zawsze sąsiedzi wiedzieli, że jesteś w ciąży, ale ja już miałem w wózku takie małe dziecko i urodziła, żona urodziła, a ja zawsze mówiłem tylko tak, nie. No. I wszyscy zawsze... Zaczęło się, jak byłam w ciąży z Bogusiem, czyli z naszym drugim synkiem. I bardzo chciałam mieć już szybko kolejne dziecko. Wiedziałam, że to jest niemożliwe, dlatego spędzałam ten czas na oglądaniu innych dzieci, takich niechcianych. I cały czas Wojtkowi o tym mówiłam. Pewnego dnia Wojtek, który tak bardzo racjonalnie do wszystkiego podchodzi, twardo stąpa po ziemi, powiedział mi, no to zadzwoń w końcu do ośrodka. No. Ja mówię, jak? No, przecież i tak nam nikt nie da. Ale tak mi dał... Otuchy. Otuchy, no i zadzwoniłam. Zapytać się, czy w ogóle taka możliwość jest. Jak rozmawialiśmy już o adopcji, to Wojtek zaproponował, że może adoptowalibyśmy dziecko z zespołem, skoro już dziecko z zespołem mamy. Następnego dnia wiedzieliśmy już, że najprawdopodobniej w lutym zostaniemy rodzicami dziewczynki z zespołem Downa, która w lutym właśnie się urodzi. Adoptowaliśmy Dorotę, to mieszkaliśmy na 49 metrach kwadratowych, mieliśmy jedną sypialnię, salon z kuchnią. Monika była w ciąży, mieliśmy już jednego syna i Dorota miała być naszym trzecim dzieckiem, nie? Tak. Nasza sytuacja była wyjątkowa, tak. Bo my od razu zdecydowaliśmy się na przysposobienie dziecka z zespołem Downa, co się zdarza bardzo rzadko. Dlatego staż małżeński nie był wymagany w naszym przypadku, tak jak jest w przypadku rodziców, którzy decydują się na przysposobienie normalnie dziecka i idą na kurs i tak ślubie. Dalej. 3 lata mamy 4 dzieci i nie mamy bliźniaków. My musimy być drużyną, żeby jakoś funkcjonować w ciągu dnia, więc... Tak, no jakbyśmy nie grali do jednej bramki, to na pewno by nas tu nie było. Musimy mieć to zorganizowane po prostu. Musi być jakiś plan, harmonogram. Wiadomo, że czasami coś tam trzeba go zmodyfikować, trzeba coś nagiąć, ale generalnie mamy takie swoje procedury, które po prostu są taką codziennością. 7 czerwca zeszłego roku. Tak sobie pomyślałam, że może ja założę Instagram ja byłem poświęcony. Tak, Wojtek był bardzo cały czas mówiłem, że nie. No. Mówił, że nie, że nie. Zrobiłaby z konsultacji ze mną, za co jej dziękuję teraz. No. Usiadłam przy stole w kuchni i stwierdziłam, mówię, a tam, zakładam. Wstawiłam 2 pierwsze zdjęcia, to były 2 posty. Pierwszy Heniutek i drugi Dorka i przedstawiłam ich tylko, że to jest Heniutek i to jest Dorka. I że mają dodatkowy chromosom, czyli no, urodzili się z zespołem Downa. Nasi znajomi polubili ten profil i potem tak polecali dalej, 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 a w końcu dzisiaj jesteśmy i mamy 170 tysięcy obserwujących. Największym na początku Instagrama, największą jakby takim zdziwieniem zawsze było to, że miałeś taki duży brzuch ciążowy i takie małe dziecko. Tak, tak. To konto generalnie po to było założone, właśnie taki był też cel, żeby właśnie zmieniać myślenie ludzi o zespole Downa, o osobach, które ten zespół mają. Ja myślę, że ludzie przez to, że nas obserwują, zauważyli, że... Że no, osoby z zespołem Downa mają dużo miłości w sobie. Nie? Bardzo dużo miłości i że można Jak być się szczęśliwym. Mówi, że ten dodatkowy chromosom to... To jest chromosom miłości, tak.